Cześć, w maju mamy wspaniałą uroczystość, jest to Dzień Matki. Potraficie już zrobić taki kwiat i taki? Dzisiaj nauczę Was, jak zrobić różę. Wygląda ona o tak. Do tego potrzebujemy dwóch balonów, czerwonego i zielonego. Czerwony dmuchamy tak na 7 palcy, a zielony tak na 3. Róże zaczynamy od paróweczki na 5 palcy. Druga, taka sama. Skręcamy. Dzyndzel przekładamy przez te dwie. I teraz wykonujemy trzy bąbelki. Wszystkie trzy robimy wiązaniem 5 twist. Czyli robimy bąbelek. Teraz wyciągamy ten bąbelek tak, aby to i to miejsce stało związane. Jeden jest. Teraz drugi. Starajcie się tak zawsze układać balon, aby bąbel można było wyciągnąć. I jeszcze jeden bąbelek. Wyciągamy i skręcamy. Dobrze, najtrudniejsze za nami. Mamy trzy bąbelki. Wykonujemy trzecią parówkę takiej wielkości jak te dwie pozostałe. Przeciskamy ją między te dwie. Tą, tu. To, co nam zostało, musimy sobie rozciągnąć. Kręcimy w taki sposób, aby tutaj troszkę nam weszło tego balona. Ok. I teraz tą część oplączemy wokół tych trzech bąbelków. Robimy to dosyć ciasno, aby róża była ładniejsza. Tak jakby delikatnie kręcąc, przeciągnąć tu na tą stronę. Ok, mamy. To nam jest niepotrzebne, ucinamy to. Będzie schodziło powietrze, tylko tutaj nie jest w żaden sposób zabezpieczone, dlatego musimy tutaj mocno trzymać, żeby nam nie uciekło tego powietrza za dużo. Zróbmy sobie bąbelek. Przetniemy go. Teraz spuszczamy i wiążemy. Końcówkę wsadzamy w środek i wyciągamy z innej strony, aby już się róża nie rozplątała. Nie ucinamy, to nam się przyda. Okay.
Mamy kwiat. Teraz przejdziemy do wykonania łodyżki. Już teraz będzie bardzo prosto, obiecuję. Robimy nieduży płatek. Końcówkę przeciągamy. I jeszcze zrobimy takie dwa płatki. I mocujemy nasz kwiat. Róża gotowa, może dołączyć do naszego bukietu. Mam nadzieję, że róża Wam się spodobała, także powodzenia, ćwiczcie, życzę wytrwałości i do zobaczenia na kolejnych warsztatach.